Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Teraz, gdy docieramy na YouTube do coraz większej liczby osób, zaczęliśmy jeszcze bardziej dostrzegać, jak długa będzie nasza misja niesienia wam pomocy bukmacherskiej. Jak wiele informacji mamy do przekazania, a nawet nie tyle do przekazania, co utrwalenia wam tej wiedzy. Po pierwsze, chcielibyśmy wam wytłumaczyć podstawowe definicje bukmacherskie, jak handicapy azjatyckie i europejskie, bo właśnie z tym macie spore problemy. Wbrew pozorom, wcale to nie jest aż takie trudne. Już po tygodniu będziecie mieć wszystkie handicapy wykute na blachę. W bukmacherce mamy dwa rodzaje handicapów. Europejskie zazwyczaj są zapisywane 01, 02, 10, 20. No i taki handicap mamy na przykład na bukmacherze Fortuna. W tym przykładzie dodajemy Crystal Palace jednego gola na starcie meczu. Jako że stawiamy na wygraną Manchesteru, musi on wygrać co najmniej różnicą dwóch trafień: 2-0, 3-1, 4-1 i tak dalej. W drugim przykładzie pokazuje wyższy handicap i działa to na tej samej zasadzie co powyższy przykład. Tylko że Manchester musi wygrać co najmniej trzema trafieniami, na przykład 3-0, 4-1, 4-0, 5-1 i tak dalej. Mamy też handicapy azjatyckie. No i takie handicapy posiada na przykład Toto Lotek. W tym oto zakładzie, czyli handicap minus 1,5, chodzi o to, że Manchester musi wygrać z Crystal Palace przewagą co najmniej dwóch goli. Co oznacza, że Manchester musi wygrać na przykład 2-0, 3-1, 3-0, 4-1, 4-0, 5-0. Jeśli natomiast wygra 1-0, 2-1, 3-2, czy zremisuje albo przegra, wtedy zakład nie wchodzi. W tym zakładzie, czyli handicap minus 2,5, z kolei chodzi o to, że Manchester musi wygrać aż trzema golami. Czyli na przykład 3-0, 4-1, 4-0, 5-0 i tak dalej. Przejdźmy w drugą stronę. Teraz gramy w stronę Crystal Palace. Handicap plus 2,5 oznacza, że Crystal Palace może wygrać, zremisować, a może też przegrać, ale nie wyżej, jak różnicą dwóch goli. Może być na przykład 2-0 czy 3-1 dla Manchesteru, ale nie może być 3-0, 4-1, 4-0 i tak dalej. Przedstawię wam jeszcze, o co chodzi w tym zakładzie na samym dole. Sytuacja taka sama, co w powyższych przykładach, tyle że tutaj Manchester musi prowadzić dwiema bramkami już do przerwy meczu, czyli do 45 minuty musi być 2-0 albo 3-1 i tak dalej. Jedynym legalnym w naszym kraju bukmacherem, który posiada handicapy europejskie i jednocześnie azjatyckie, jest Alphabet, więc teraz przejdziemy do przykładu właśnie z tego bukmachera. Zanim zacznę opis najtrudniejszej części handicapów, pragnę jeszcze przekazać wam, że na przykład zakład Manchester handicap azjatycki minus 1,5 to to samo co Manchester handicap europejski 0,1, co widzicie na obrazku. Kursy lekko się różnią, ale to jest dokładnie ten sam zakład. I tu widać różnicę między handicapami. Europejski jest 3-drogowy, czyli można postawić na Manchester, na remis albo na Crystal Palace, a azjatycki 2-drogowy, czyli są tylko dwie opcje postawienia: na Manchester albo na Crystal Palace, i właśnie po tym rozpoznaje się te handicapy. Kursy się tutaj nieco różnią, bo jest 1,52 i 1,55, ale to są identyczne zakłady. A to, czemu się różnią, to już jest rozmowa na inny temat. Początkującemu graczowi takie informacje nie są potrzebne. Jeśli gracie na bukmacherze Alphabet, to po prostu zaglądajcie częściej w handicapy azjatyckie. Zawsze ten kurs tam będzie wyższy o te 0,01 czy 0,03. No i dobrnęliśmy do tej najtrudniejszej części. Przykłady będę podawał z bukmachera Alphabet, ponieważ jako jedyny posiada tak szeroką bazę handicapów azjatyckich. Czymże jest ten diabelski handicap azjatycki minus 2,0? Ostrzegam, że to nie to samo, co handicap europejski minus 2. Czym więc one się różnią? Głównie chodzi o to samo. Czyli Manchester musi wygrać trzema golami lub wyżej. Ale w handicapie azjatyckim jest taka wartość dodana, że mamy jeszcze jedną opcję rozliczenia zakładu. Nie tylko albo weszło, albo nie weszło, ale jest też również zwrot. W tym przypadku ten zwrot nastąpi, jeśli Manchester wygra dokładnie dwiema bramkami. Na przykład 2-0, 3-1, 4-2 i tak dalej. I w drugą stronę podobnie. Dodajemy im równe dwa gole. Jeśli postawimy na Crystal Palace plus 2, wygramy zakład, jeśli Crystal wygra, zremisuje lub jeśli przegra, ale tylko jednym golem. Z kolei jeśli przegrają dwoma trafieniami, mamy zwrot stawki, czyli zakład zostanie rozliczony po kursie 1-0. I naturalnie zakład nie wejdzie, jeśli Crystal Palace przegra trzema trafieniami lub jeszcze większą różnicą. Jednakże to nie koniec. Są jeszcze handicapy z ćwiartkami. Tu zaczynają się schody. Takie zakłady obstawiają raczej osoby, które siedzą już kilka lat w bukmacherce. Tutaj mamy przykład handicapu minus 1,75. Czasem jest oznaczony inaczej, bo minus 1,5, minus 2. I to w sumie jest lepsze oznaczenie dla początkującego gracza. To nic innego jak połączenie dwóch zakładów w jeden. Minus 1,75, czyli inaczej nazywany minus 1,5, minus 2, oznacza, że jeśli Manchester wygra trzema bramkami, zakład jest wygrany. Jeśli Manchester wygra dwiema bramkami, pół stawki zakładu wchodzi,
a drugie pół zostaje rozliczone jako zwrot stawki. Jeśli Manchester wygra jednym golem, zakład nie wchodzi. A tutaj ten drugi zakład, bardzo podobny. Inaczej o minus 1,25 mówimy minus 1, minus 1,5. I co to oznacza? Jeśli Manchester wygra 3 bramkami, zakład wchodzi. Jeśli Manchester wygra 2 bramkami, zakład wchodzi. Jeśli Manchester wygra jednym golem, to pół zakładu zostaje rozliczone jako zwrot, czyli kurs 1,0, a druga połowa jako przegrana. Tutaj jeszcze mamy dla Was taką fajną tabelkę pokazującą rozliczanie handicapów. Link znajdziecie na samiutkim dole w opisie filmiku. Możecie ją sobie zapisać na pulpicie i sprawdzić, jak rozliczany zostanie dany zakład. Aż w końcu wpadnie Wam do głowy i będziecie znać wszystkie handicapy na pamięć. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Jest dużo liczb, ale czasem wystarczy wyobraźnia. Gramy handicap azjatycki minus 1,5 na Manchester. Skoro odejmujemy Manchesterowi 1,5 gola, czyli dodajemy je Crystal Palace, to musimy liczyć, że Manchester odrobi stratę, którą ma na początku meczu. Wyobraźmy sobie, że od pierwszej minuty spotkania to 0 do plus 1,5, czyli na początku meczu prowadzi Crystal Palace. A my daliśmy przecież na Manchester i teraz musimy liczyć, że odrobią straty. Strzelają 2 gole, co równa się, że prowadzą w meczu 2 do 1,5, a 2 przecież jest większe od 1,5. Dla początkującego gracza może się wydawać to dziwne, że w meczu Manchester prowadzi 2 do 1,5, bo przecież gole liczą się jako całość. No ale właśnie tak działa bukmacherka. Potrzeba włączyć wyobraźnię i naprawdę wszystko chwila moment da się zrozumieć. Na koniec handicapów wrócimy jeszcze do europejskiego i zakładu na remis. Temat zostawiamy na koniec, ponieważ takie zakłady obstawia się bardzo, bardzo rzadko. Na przykład remis i w nawiasie plus 2 oznacza, że dodajemy Crystal Palace 2 gole, czyli odejmujemy Manchesterowi 2, a stawiamy na remis. Oznacza to, że w meczu Manchester musi wygrać dokładnie 2 golami. I właśnie dlatego są takie wysokie kursy, bo trudno jest trafić, jaką różnicą goli wygra Manchester United z Crystal Palace. Chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, że bookmacher LVBet rozdaje darmowe 20 zł przy rejestracji ze specjalnego linku z użyciem kodu bonusowego. W opisie wrzucamy link, tam wszystkiego się dowiecie. No i to by było na tyle. Dajcie znać, czy materiał jest pomocny, czy dzięki niemu jakoś lepiej zrozumiecie handicapy. Oczywiście mówię tu o graczach początkujących przede wszystkim. Zapraszam do zerknięcia na stronę zawodtyper.pl, tam znajdziecie mnóstwo takiej fajnej wiedzy teoretycznej o bookmacherce. No i zapraszam oczywiście też do subskrypcji kanału Obstawiamy. Zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Zostańcie z nami na dłużej. Przybijam piąteczkę. Trzymajcie się. Na razie.